Lewica zawiadamia prokuraturę. Chodzi o decyzję Ziobry. Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Składamy zawiadomienie do prokuratury w sprawie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, któremu zarzucamy przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w związku z wydatkowaniem znacznej kwoty środków, poinformował w środę 2 września wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Chodzi o pieniądze dla gminy Tuchów w Małopolsce, która nie otrzymała środków z Unii Europejskiej, bo przyjęła uchwałę anty-LGBT. 18 sierpnia minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział wsparcie dla gmin, którym Komisja Europejska nie przekazała środków unijnych z przyczyn, w jego ocenie, ideologicznych. Wymienił gminę Tuchów, której przedstawiciele odebrali symboliczny czek na kwotę 250 tysięcy złotych, przekazaną przez resort sprawiedliwości. Pieniądze mają zostać spożytkowane na rzecz ochotniczych straży pożarnych, które zajmują się bezpośrednio bezpieczeństwem i pomocą udzielaną mieszkańcom. Podczas konferencji w Sejmie wiceszef klubu Lewicy przypomniał, że wymogiem Funduszu Sprawiedliwości jest złożenie wniosku aplikacyjnego, a potem przejście procedury konkursowej. Jest jeden wyjątek w regulaminie Funduszu Sprawiedliwości, kiedy można przyznać te środki poza konkursem, ale w przypadku gminy Tuchów nawet nie było wniosku aplikacyjnego, a już środki zostały zakontraktowane, mówił. Co Lewica zarzuca Ziobrze? Z uwagi na to, że tego typu działanie ministra Ziobry jest ewidentnym nadużyciem prawa i ewidentnym nadużyciem kompetencji, dzisiaj składam w imieniu klubu Lewicy wniosek o ściganie tego czynu przez prokuraturę regionalną w Warszawie, zapowiedział Śmiszek. Nie może być tak, że minister sprawiedliwości, który winien stać na straży przestrzegania prawa, to prawo łamie, dodał. Poseł Lewicy powiedział, że wniosek składany jest na podstawie artykułu 231 Kodeksu Karnego. Zarzucamy ministrowi Ziobrze przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, mówił. To przekroczenie ma polegać m.in. na tym, że podjął decyzję o wydatkowaniu środków publicznych w znacznej kwocie, 250 tysięcy złotych, z takim bardzo prymitywnym i oczywistym naruszeniem procedur, które rządzą się wydatkowaniem środków publicznych, dodał. Zobaczymy, czy to, co mówi pan minister Ziobro, że nie wpływa na działania prokuratury, że prokuratura, pomimo jego bezpośrednio nadzoru, jest prokuraturą niezależną. Ściga wszystkich bez względu na przynależność polityczną i zobaczymy, jak prokuratura regionalna w Warszawie zachowa się w stosunku do ewidentnego nadużycia prawa, przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego przez obywatela, ale też urzędnika, Zbigniewa Ziobrę, mówił wiceszef klubu Lewicy. Wniosek do NIK. Pod koniec sierpnia Śmiszek złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby ta zajęła się kontrolą legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w Ministerstwie Sprawiedliwości pod kątem tego, czy środki z Funduszu Sprawiedliwości są należycie wydatkowane. Unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca o odrzuceniu 6 wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu Partnerstwo Miast. W ich składanie, jak wskazała komisarz, zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące strefy wolnych od lutki lub praw rodzinnych. MZ tłumaczy, jak przekazał wcześniej resort sprawiedliwości, odnosząc się do środków dla gminy Tuchów przekazanych z Funduszu Sprawiedliwości, to wsparcie dla gminy, której wniosek o środki unijne został odrzucony przez Komisję Europejską z racji ogłoszenia przez Radę Miejską Tuchowa w maju tego roku rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii LGBT w gminie. Jak mówił 18 sierpnia Ziobro, radni tej gminy stali się przedmiotem unijnych sankcji, ponieważ mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny, wolności, tradycji, decydowania rodziców o wychowaniu ich dzieci. Kwota, której nie przyznano gminie, to, jak mówił minister, około 80 tysięcy złotych. Mamy dobrą wiadomość dla tej gminy, ale też i w przyszłości dla każdej gminy, która byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych, podkreślił minister.
Jak wyjaśnił, resort sprawiedliwości uwzględnił wniosek gminy Tuchów o wsparcie finansowe i przyznał jej kwotę trzykrotnie wyższą niż tę, którą odebrała pani Dali. Pieniądze mają zostać spożytkowane na rzecz ochotniczych straży pożarnych, które zajmują się bezpośrednio bezpieczeństwem i pomocą udzielaną mieszkańcom.